pozwolę sobie przypomnieć uroczystość dzisiejszą bohatera Polski Ziemnej i żołnierza poświętego w tym celu, aby uczcić jego i całą rzeszę niezłomnych, którzy oddali życie za ojczyznę. W tym celu tutaj znaleźliśmy, tutaj się spotkaliśmy i powinniśmy rozpocząć od odśpiewania hymnu narodowego. Myślę, że to jest niezbędne. To nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca przemoc wzięła, szarną odbierzemy. Nasz, nasz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. Teraz przez was, żeby przynajmniej parę słów powiedzieć o postaci Witolda Pileckiego, rotmistrza, bohatera. Proszę państwa, kim był? Czym się zasłużył, dlaczego warto o nim pamiętać, dlaczego wciąż tak mało się o nim mówi. No właśnie, to jest taka, można powiedzieć, nasza powinność, abyśmy coraz więcej o nim i jemu podobnych osobach mówili. Proszę państwa, rotmistrz Pilecki całe swoje życie spędził, można powiedzieć, na służbie ojczyzny, walcząc z dwoma totalitaryzmami. I właśnie, tutaj parę słów bardzo konkretnych chciałbym teraz o nim powiedzieć. Urodził się, jak można tak z tej tablicy się dowiedzieć, w 1901 roku w północnej Rosji. Tam jego rodzina została przez losy rzucona, tam przyszedł na świat. Następnie rodzina powraca w rodzinne strony, czyli na Wileńszczyznę. Tam zaczyna naukę, a po wybuchu I wojny światowej angażuje się w scouting, w harcerstwo, które jest wówczas zakazane. Przenosi się na krótko do miejscowości Orzeł w Rosji, tam również działa właśnie w ramach scoutingu. Następnie w 1918 roku zgłasza się do Wojska Polskiego. Tutaj warto króciutko powiedzieć, piękna karta, mianowicie udział w samoobronie wileńskiej, a później zaciąga się już do regularnego pułku Wojska Polskiego. Bierze w późniejszym okresie udział chociażby w bitwie warszawskiej. Okres dwudziestolecia międzywojennego to zdobycie matury i następnie Pilecki osiada w powiecie lidzkim, w majątku. Tam, no, można powiedzieć, uczestniczy w życiu obywatelskim, ale nie zapomina jako żołnierz rezerwy o powinności i przygotowuje tutaj swoich współrodaków, Polaków właśnie do przysposobienia wojskowego. Po wybuchu II wojny światowej w 1939 roku zostaje dowódcą plutonu w szwadronie kawalerii. To jest 19. Dywizja Piechoty, Armia Prusy, a w późniejszym okresie to już jest 41. Dywizja Piechoty na Przedmościu Rumuńskim. Tam, gdzie wojska polskie według intencji naczelnego wodza miały się jeszcze bronić. Warto podkreślić, iż jego oddział jako jednostka partyzancka działa bardzo długo. Dopiero w połowie października rozwiązuje się Pilecki wraz z towarzyszami broni, przynosi się do Warszawy. Tutaj zakładają tajną Armię Polską, to jest 9 listopada 1939 roku. Pełni tam funkcję inspektora. No i po jakimś czasie, na przełomie 1941-1942 roku, ta organizacja zostaje wcielona do Związku Walki Zbrojnej Późniejszej Armii Krajowej. Natomiast wcześniej już blisko współpracuje właśnie z ZWZ. I tutaj, proszę państwa, pojawia się
no, niezwykły pomysł, czyli koncepcja przedostania się do obozu w Oświęcimiu, w Auschwitz i założenia tam właśnie konspiracji. Rzeczywiście w łapance, która miała miejsce 19 września 1940 roku, tutaj właśnie na Żoliborzu, w Alei Wojska Polskiego, Pilecki daje się złapać. To była jego intencja. Dobrowolnym staje się, można powiedzieć, ochotnikiem do Oświęcimia. Żeby, nie wiem jak paradoksalnie by to miało zabrzmieć. I tutaj, proszę Państwa, rzeczywiście organizuje ruch oporu w Oświęcimiu. Cele, które sobie stawia ten ruch oporu, ta konspiracja oświęcimska, to podnoszenie na duchu, to informacje, przepływ informacji pomiędzy obozem, a także na zewnątrz. No i wreszcie pojawia się koncepcja, którą będzie forsował później po wydostaniu się także z obozu, mianowicie w momencie, gdyby obóz miał być likwidowany, akcja skoordynowana z zewnątrz i wewnątrz, tak aby uratować więźniów. Trzeba przyznać, że struktury podziemne w obozie funkcjonowały najpierw na zasadzie piątek, a później na zasadzie batalionów, kompanii, plutonów. Wreszcie dochodzi do ucieczki 26 na 27 kwietnia 1943 roku. Pilecki wydostaje się z Oświęcimia. Tutaj do dowództwa Armii Krajowej zgłasza się okolicznego, natomiast jest przyjęty dosyć nieufnie, bo jest obawa prowokacji. Przedostaje się do Warszawy, również przedstawia swoją koncepcję ataku na obóz, no ale ze względu na zbyt duże koszta, bym powiedział ludzkie, do tej akcji ostatecznie nie dochodzi. Warto powiedzieć, że Pilecki szybko wchodzi w skład tak zwanej organizacji NIE, czyli Niepodległość, czyli no to już jest pomysł na ewentualne przeciwstawienie się okupantowi sowieckiemu. Wiemy, że takie niebezpieczeństwo również istniało. Po wybuchu powstania warszawskiego Pilecki nie może stać obojętnie i tutaj najpierw jako zwykły strzelec, a potem jako dowódca jednego z pododdziałów w zgrupowaniu Kolobry bierze udział właśnie w walkach powstańczych. Następnie dostaje się do niewoli niemieckiej i tutaj trafia do obozu w Łambinowicach, a potem w Murnau. Następnie na zachodzie trafia do drugiego korpusu polskiego i w październiku 1945 roku na rozkaz generała Andersa udaje się do Polski. Do Polski, która znajduje się już wówczas, jak wiemy, pod reżimem komunistycznym. Proszę Państwa, organizacja NIE, do której wcześniej Pilecki przynależał, zostaje rozwiązana. Powstaje nowa struktura Wolność i Niezawisłość, z którą Pilecki będzie ściśle współpracował. Otóż jego zadania to jest przede wszystkim przekazywanie informacji o sytuacji w kraju właśnie do drugiego korpusu sił polskich na zachodzie. I tutaj, proszę Państwa, trzeba powiedzieć o właśnie zaciskającej się pętli, o fakcie, iż było wiadomo, było to oczywiste, że dojdzie do dekonspiracji. W pewnym momencie generał Anders wydaje nawet rozkaz Pileckiemu powrotu na zachód. Pilecki odmawia, wskazując, iż jego miejsce jest tutaj w kraju. Ten rozkaz ostatecznie w późniejszym okresie zostaje przez szefa sztabu drugiego korpusu cofnięty. I właśnie, tak jak już mówiliśmy, komuniści dowiadują się o Pileckim, o siatce, którą tutaj tworzył współpracowników i próbują prowokacji. Próbują prowokacji, pojawia się podsunięta przez nich koncepcja likwidacji najwyższych urzędników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. No, Pilecki nie daje się w tym momencie prowokować, ten raport na ten temat przesyła do centrali do Londynu. No niestety 8 maja 1947 roku zostaje aresztowany on oraz jego bliscy współpracownicy, a także jeszcze pewna grupa osób. Proszę Państwa, dochodzi do tortur, dochodzi tutaj do naprawdę nieludzkiego traktowania bohatera i ostatecznie podpisuje dokument, w którym do niektórych zarzutów się przyznaje, aczkolwiek zarzuty, o czym jeszcze parę słów za chwilę, były groteskowe. W każdym razie 3
marca 1948 roku rozpoczyna się proces tak zwanej grupy Pileckiego. To się Pileckiemu zarzuca. Mianowicie nielegalne przekroczenie granicy, posiadanie broni, fałszywe dokumenty, którymi miał się posługiwać. Następnie bycie szpiegiem Andersa. No i w końcu ten rzekomy zamach na urzędników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Proszę Państwa, skład sędziowski jest dosyć charakterystyczny. Niestety tutaj zarówno prokurator, jak i przewodniczący to byli dawni żołnierze Armii Krajowej. To były postacie niestety, które z różnych względów zaprzedały się reżimowi komunistycznemu, no i uczestniczyły w tej farsie sądowej, jaką był proces właśnie Pileckiego. Warto powiedzieć, że tutaj odmówiono zarówno świadków obrony, jak i oskarżenia. Warto również powiedzieć, że były składane wnioski do prezydenta Bieruta o ułaskawienie. Składała je żona, składali je towarzysze broni. No tutaj jest wątek, o którym często się w historiografii wspomina, iż również wysuwano prośby o stawiennictwo premiera Cyrankiewicza. Premier Cyrankiewicz też był więźniem Auschwitz i tutaj miał brać udział w tejże konspiracji. Krążyły pogłoski, że niestety tutaj doszło do współpracy pomiędzy Cyrankiewiczem a nawet władzami niemieckimi obozu. No, ta kwestia nie jest do końca wyjaśniona. W każdym razie Cyrankiewicz miał się wyrazić, iż niezależnie od tego, iż razem właśnie z Pileckim byli więźniami Auschwitz, jest on wrogiem Polski Ludowej, a zatem zasługuje na najwyższy wymiar kary. I rzeczywiście wyrok został taki, a nie inny wydany. Zapadł 15 maja. Proszę Państwa, tak na dobrą sprawę kilka osób jeszcze było skazanych razem z nim, zarówno na karę śmierci, albo też na dożywocie. Tamtym darowano, Pileckiemu niestety nie. I właśnie 25 maja 1948 roku o godzinie 21.30 został w katowni komunistycznej wykonany wyrok śmierci. Trzeba powiedzieć, iż do końca nie wiemy, gdzie ciało bohatera się znajduje, czy jest to łączka na Powązkach, czy jest to wręcz śmietnisko, gdzie grzebano ciała poległych. Proszę Państwa, myślę, że walka o pamięć trwa nadal. Nas jest dzisiaj tutaj niewiele osób. Myślę, że jest szansa, że będzie ta informacja, wiedza o nim przebijać się do publicznej świadomości. Na końcu tylko cytaty z jego wypowiedzi. Myślę, że warto te sentencje zapamiętać. Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać. I wreszcie takie bardzo przejmujące. Za sprawę mojej ojczyzny w potrzebie krwi własnej, ani życia nie szczędzić. Dziękuję bardzo.